Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 66. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w Rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 42. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga. Boga żywego, kiedyż więc dojdę i ujrzę oblicze Boże? Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy ludzie mówią mi co dzień, Gdzie jest Twój Bóg? Wspominam o tym i rozrzewnia się dusza we mnie, jak to na czele uroczystego pochodu szedłem do Domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia w świątecznym orszaku. Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo? I czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać. Zbawienie mego oblicza i mojego Boga. A we mnie samym dusza jest zgnębiona. Prze to na pamięć Cię przywołuję z kraju Jordanu i Hermonu, z góry Misar. Głębia przyzywa głębie hukiem Twych potoków. Wszystkie Twe nurty i fale nademną się przewalają. Za dnia udziela mi Pan swojej łaski, a w nocy mu śpiewam. Sławię Boga mego życia. Mówię do Boga, moja opoko, czemu zapominasz o mnie? Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga? Kości we mnie się kruszą, gdy lżą mnie przeciwnicy, gdy cały dzień mówią do mnie, gdzie jest Twój Bóg? Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze go będę wysławiać. Zbawienie mego oblicza i mojego Boga. Rozdziały od 21 do 23 księgi Powtórzonego Prawa kontynuują temat ustanawiania szczególnych praw, mających na celu regulowanie życia społecznego, rodzinnego i religijnego Izraelitów. Podkreślają one znaczenie odpowiedzialności społecznej, moralności, sprawiedliwości i świętości, które miały być fundamentem funkcjonowania społeczności izraelskiej. Gdy w kraju, który ci daje w posiadanie Pan, Bóg Twój, znajdzie się na polu leżący trup człowieka zabitego, a nie wiadomo, kto go uderzył, Wtedy przyjdą starsi i sędziowie, by odmierzyć odległość od zwłok do okolicznych miast. Jeśli chodzi o miasto, które jest najbliżej trupa, starsi tegoż miasta wezmą jałowicę, która jeszcze nie pracowała i nie nosiła jarzma. Jałowice te starsi miasta sprowadzą do rzeki niewysychającej, na miejsce nieuprawione i nieopsiane i złamią jej kark w rzece. Wtedy nadejdą kapłani, synowie Lewiego. Bo Pan, Bóg Twój, wybrał ich, by mu posługiwali, błogosławili w jego imieniu i by ich wyrokiem rozsądzano wszelki spór i sprawę o zranienie. Wszyscy starsi miasta, które leży najbliżej zamordowanego, umyją ręce nad Jałowicą, której kark złamano w rzece, i powiedzą te słowa: Nasze ręce tej krwi nie wylały, a oczy nasze jej nie widziały. Panie! Oczyść z winy lud swój, Izraela, któregoś wybawił, i nie obarczaj krwią niewinną ludu swego Izraela, i odpuszczona będzie im ta krew. W ten sposób usuniesz spośród siebie krew niewinnie przelaną i uczynisz to, co jest słuszne w oczach Pana. Jeśli wyruszysz na wojnę z wrogami, a wyda ich Pan Bóg twój w twoje ręce i weźmiesz jeńców, a ujrzysz między jeńcami kobietę o pięknym wyglądzie i pokochasz ją, możesz ją sobie wziąć za żonę i wprowadzić do swego domu. Ona ogoli swą głowę, obetnie paznokcie i zdejmie z siebie odzież branki. Zamieszkawszy w twym domu, opłakiwać będzie swego ojca i matkę przez miesiąc. Potem pójdziesz do niej, zostaniesz jej mężem, a ona twą żoną. Jeśli ci się przestanie podobać. Odeślesz ją, gdzie zechce. Nie sprzedasz jej za srebro, ani nie obejdziesz się z nią jak z niewolnicą, ponieważ obcowałeś z nią wbrew jej woli. Jeśli jakiś mąż będzie miał dwie żony: jedną kochaną, a drugą niekochaną, i one urodzą mu synów kochana i niekochana, a pierworodnym będzie syn niekochanej, to w dniu przekazywania dziedzictwa nie może za pierworodnego uznać Syna kochanej. Gdy pierworodnym jest syn niekochanej. Jeśli pierworodnym jest syn niekochanej, musi mu przyznać podwójną część wszystkiego, co posiada, gdyż on jest pierwociną jego mocy. On ma prawo do pierworodztwa. Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i nie niesłuchającego upomnień ojca ani matki, także nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, Ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta i powiedzą starszym miasta. Oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu. Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze. Usuniesz zło pośród siebie, a cały Izrael słysząc o tym ulęknie się. Jeśli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmierci, zostanie stracony i powiesisz Go na drzewie. Trup nie będzie wisiał na drzewie przez noc, lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać, bo wiszący jest przeklęty przez Boga. Nie zanieczyszcisz swej ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje ci w posiadanie. Jeśli zobaczysz zbłąkanego wołu swego brata albo sztukę drobnego bydła, nie odwrócisz się od nich, lecz zaprowadzisz je z powrotem do swego brata. Jeśli brat twój nie jest blisko ciebie i jeśli go nie znasz, zaprowadzisz je do swego domu, będą u ciebie, aż przyjdzie ich szukać twój brat, wtedy mu je oddasz. Tak postąpisz z jego osłem, tak postąpisz z jego płaszczem, tak postąpisz z każdą rzeczą zgubioną przez twego brata, z tym, co mu zginęło, a ty się znalazł. Nie możesz od tego się odwrócić. Jeśli zobaczysz, że osioł twego brata albo wół jego upadł na drodze, nie odwrócisz się od nich, ale z nim razem je podniesiesz. Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, ani mężczyzna ubioru kobiety, gdyż każdy kto tak postępuje, obrzydły jest dla pana Boga swego. Jeśli napotkasz przed sobą na drodze, na drzewie lub na ziemi, gniazdo ptaka z pisklętami lub jajkami wysiadywanymi przez matkę, nie zabierzesz matki z pisklętami. Matkę zostawisz w spokoju, a pisklęta możesz zabrać, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył. Jeśli zbudujesz nowy dom, uczynisz na dachu ogrodzenie, byś nie obciążył swego domu krwią, gdyby ktoś z niego spadł. Nie zasiejesz w Twojej winnicy dwóch gatunków roślin, aby wszystkie nie zostały uznane za święte. Nasiona posiane i plon winnicy. Nie będziesz orał razem wołem i osłem. Nie wdziejesz sukni utkanej naraz z wełny i lnu. Zrobisz sobie frędzle na czterech rogach płaszcza, którym się okrywasz. Jeśli ktoś poślubi kobietę, zbliży się do niej, a potem ją znienawidzi, zarzucając jej złe czyny i zniesławi ją, mówiąc: Poślubiłem tę kobietę, a zbliżywszy się do niej, nie znalazłem u niej oznak dziewictwa. Wtedy ojciec i matka młodej kobiety zaniosą dowody jej dziewictwa do bramy, do starszych miasta. Ojciec młodej kobiety odezwie się do starszych: Dałem swą córkę temu człowiekowi za żonę. A on ją znienawidził. Oto zarzuca jej złe czyny, mówiąc: Nie znalazłem u córki twej oznak dziewictwa. A oto są dowody dziewictwa mej córki. I rozłoży tkaninę przed starszymi miasta. Wtedy starsi miasta wezmą tego męża i ukażą go. Wskażą go na sto syklów srebra i dadzą je ojcu młodej kobiety, gdyż okrył niesławą dziewicę izraelską. Pozostanie jego żoną. I nie będzie jej mógł przez całe życie porzucić. Lecz jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwe, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety, zaprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze, bo dopuściła się bezeceństwa w Izraelu, uprawiając rozpustę w domu ojca. Usuniesz zło spośród siebie. Jeśli się znajdzie człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą: mężczyzna śpiący z kobietą i ta kobieta. Usuniesz zło z Izraela. Jeśli dziewica została zaślubiona mężowi, a spotkał ją jakiś inny mężczyzna w mieście i spał z nią, oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kamienować ich będziecie, aż umrą. Młodą kobietę za to, że nie krzyczała, będąc w mieście. A tego mężczyznę za to, że zadał gwałt żonie bliźniego. Usuniesz zło spośród siebie. Lecz jeśli mężczyzna znalazł na polu młodą kobietę zaślubioną, zadał jej gwałt i spał z nią, umrze sam mężczyzna, który z nią spał. Młodej kobiecie zaś nic nie uczynisz. Młoda kobieta nie popełniła przestępstwa godnego śmierci. Przypadek ten jest podobny do tego, gdy ktoś powstaje przeciw bliźniemu swemu i życia go pozbawi. Znalazł ją na polu. Młoda kobieta zaślubiona krzyczała, a nikt jej nie przyszedł z pomocą. Jeśli mężczyzna znajdzie młodą kobietę, dziewicę niezaślubioną, pochwyci ją i śpi z nią, a znajdą ich, odda ten mężczyzna, który z nią spał, ojcu młodej kobiety pięćdziesiąt cyklów srebra. I zostanie ona jego żoną. Za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swe życie. Nikt nie poślubi żony swego ojca i nie odkryje brzegu płaszcza ojca swego. Nikt, kto ma zgniecione jądra lub odcięty członek, nie wejdzie do Zgromadzenia Pana. Nie wejdzie syn nieprawego łoża do Zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do Zgromadzenia Pana. Nie wejdzie Ammonita i Moabita do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu. Nie wejdzie do zgromadzenia Pana na wieki za to, że nie wyszli oni ku Wam na drogę z chlebem i wodą, gdyście szli z Egiptu. I jeszcze opłacili przeciwko Tobie Balaama, syna Beora, z Petor w Aram na aby Cię przeklinał. Lecz Pan, Bóg Twój, nie chciał słuchać Balaama. I Pan Bóg Twój zamienił przekleństwo względem ciebie na błogosławieństwo, bo Pan Bóg Twój umiłował ciebie. Nie będziesz się starał o ich szczęście ani o ich powodzenie, jak długo będziesz żył. Nie będziesz się brzydził Edomitą, bo jest Twoim bratem, ani Egipcjaninem, bo przybyszem byłeś w jego kraju. W trzecim pokoleniu jego potomkowie mogą być dopuszczeni do zgromadzenia Pana. Gdy wyjdziesz rozbić namioty naprzeciw twego wroga, będziesz się wystrzegał wszelkiego zła. Jeśli się znajdzie wśród ciebie człowiek nieczysty z powodu zmazy nocnej, wyjdzie z obozu i do obozu twego nie wróci. Pod wieczór wymyje się, a o zachodzie słońca może wrócić do obozu. Będziesz miał miejsce poza obozem i tam poza obóz będziesz wychodził. Zaopatrzysz się w kołek. A gdy wyjdziesz na zewnątrz, wydrążysz nim dołek, a wracając przykryjesz to, czegoś się pozbył. Gdyż Pan, Bóg twój, przechadza się po twoim obozie, aby chronić ciebie, a wrogów na łup twój wydać. Stąd obóz twój musi być święty. Pan nie może w nim ujrzeć nic odrażającego, aby się nie odwrócił od ciebie. Nie wydasz Panu niewolnika, który się schroni u ciebie przed swoim właścicielem. Z Tobą będzie przebywał w Twym kraju, w miejscu, które sobie wybierze, w jednym z Twoich miast, gdzie będzie się czuł dobrze. Nie będziesz go dręczył. Nie będzie nierządnicy sakralnej wśród córek Izraela, ani mężczyzn uprawiających nierząd sakralny wśród synów Izraela. Nie zaniesiesz do domu Pana Boga Twego zarobku nierządnicy, jak i zapłaty dla psa jako rzeczy ofiarowanej ślubem. Tak jednym, jak i drugim, brzydzi się Pan Bóg Twój. Nie będziesz żądał od brata swego odsetek od pieniędzy, od żywności, ani odsetek od czegokolwiek, co się pożycza na procent. Od obcego możesz się domagać, ale od brata nie będziesz żądał odsetek, aby Pan Bóg Twój błogosławił ci we wszystkim, do czego rękę przyłożysz na ziemi, którą idziesz posiąść. Jeśli złożysz ślub Panu, Bogu swemu, nie będziesz się ociągał z jego wypełnieniem, gdyż Pan, Bóg Twój, będzie się tego domagał od ciebie, a na tobie będzie ciążył grzech. Jeśli się wstrzymasz od ślubowania, nie będzie grzech ciążył na tobie, lecz co z ust twych już wyszło, tego strzeż i wypełnij ślub, który twe usta złożyły, jako dar dobrowolny Panu, Bogu Twemu. Gdy wejdziesz do winnicy swego bliźniego, Możesz zjeść winogron do syta, ile zechcesz, lecz do swego koszyka ich nie weźmiesz. Gdy wejdziesz między zboże bliźniego swego, ręką możesz zrywać kłosy, lecz sierpa nie przyłożysz do zboża swego bliźniego. Dziś pora, aby jeszcze raz przeczytać narrację o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy i wydarzeń, które miały miejsce w świątyni jerozolimskiej. Tym razem autorstwa świętego Mateusza Ewangelisty. Przeczytajmy zatem Ewangelię według św. Mateusza, rozdział 21, wersety od 1 do 22. Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betwagę na górze oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: Idźcie do wsi, która jest przed wami. A zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebie, odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie, Pan ich potrzebuje i zaraz je odeślę. A stało się to, żeby się spełniło słowo proroka, powiedzcie, córze syjońskiej, oto król Twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślice i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim wołały głośno. Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano kto to jest? A tłumy odpowiadały to jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei. A Jezus wszedł do świątyni i wyrzucił wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni. Powywracał stoły tych, którzy zmieniali pieniądze, oraz ławki sprzedawców gołębi. I rzekł do nich: Napisane jest, mój dom ma być domem modlitwy, a wy czynicie go jaskinią zbójców. W świątyni podeszli do niego niewidomi i chromi, i uzdrowił ich. Lecz arcykapłani i uczeni w piśmie, widząc cuda, które uczynił, i dzieci wołające w świątyni, Hosanna synowi Dawida, oburzyli się i rzekli do niego. Słyszysz, co one mówią? A Jezus im odpowiedział: Tak. Czy nigdy nie czytaliście z ust dzieci i niemowląt zgotowałeś sobie chwałę? Z tym ich zostawił, wyszedł poza miasto do Betanii i tam zanocował. Wracając rano do miasta, poczuł głód. A widząc figowiec przy drodze, podszedł ku niemu, lecz nic na nim nie znalazł oprócz liści. I rzekł do niego: Niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc. I figowiec natychmiast usechł. A uczniowie, widząc to, pytali ze zdumieniem: Jak mógł figowiec tak od razu uschnąć? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z figowcem to uczynicie, ale nawet gdy powiecie tej górze, podnieś się i rzuć w morze, tak się stanie. I otrzymacie wszystko, o co z wiarą prosić będziecie w modlitwie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.